Był już w Łodzi w grudniu 2014 roku, teraz Gdańsk, Ergo Arena, 8 sierpnia. To oczywiście Lenny Kravitz już za nami w kawałku Fly Away. Dosyć starym, ale jeszcze jarym, jak to się mówi. A dzisiaj w programie zrobimy sobie małą wspominkę Juvenaliów, trochę powiemy o festiwalu Enter Enea, no ale przede wszystkim zaprosiłem znakomitych gości, czyli zespół pod tytułem Miła Starsza Pani i już za chwilę będziemy mogli się usłyszeć. Także może się przywitamy, chłopaki, tutaj dzień są dobry. Dzisiaj ze mną. Dzień dobry. Cześć. Okej. I co teraz robimy? Niestety chcieliśmy wam puścić kawałek od chłopaków, ale niestety tutaj mieliśmy przed chwilą małe, drobne problemy techniczne w radiu, także już za chwilę usłyszycie kawałek. Może ty tak ładnie zapowiadasz zawsze ten kawałek. To ja? To ty, dokładnie zespół ty. Zespół Miła Starsza Pani, w utworze zespołu Miłej Starszej Pani, który nosi nazwę, niespodzianka, Miła Starsza Pani. I to będzie utwór autobiograficzny, gdyż wszystkie słowa w tej piosence są oparte na autentycznych wydarzeniach i nie powiemy, któż to zmajstrował. Tak jest. Ostatnio miałem okazję słuchać sam na żywo. Bardzo mi się podobało, ale o tym już może trochę za chwilę powiemy. Także Miła Starsza Pani w piosence pod tytułem Miła Starsza Pani. Starsza pani od dzisiaj nie pije i więcej nie pali. Niech cały świat się sypie i wali. Powie nie zawsze kiedy chce, bo to jest miła starsza pani. Miła starsza pani. Oj. Nie będzie tu puenty, nie trzeba jej rad. Niech robi co chce, to jej świat. Nie będzie tu puenty, nie trzeba jej rad. Niech robi co chce. O jej świat.
może wypije i może zapali. A kiedyś też znajdzie i miłość powie nie, nawet kiedy nie chce, bo to miła starsza pani może wypije i może zapali. Jej świat się nigdy nie zawali, gdy powie nie, nawet kiedy nie chce, bo to miła starsza pani. Miła starsza pani, miła starsza pani, oj, ej. Dobra. Warto czasem zrobić krok, by z cienia odbić się. To tekst z waszej dosyć starej piosenki, którą jednak jeszcze na YouTubie gdzieś tam można znaleźć. Ona tak szczerze mówiąc mi bardzo przypadła do gusty i zawsze tutaj Pawła męczę, żeby ją móc usłyszeć na żywo. A ona jest tak. Na YouTubie jeszcze? Niestety tak. Oj. Tak, ale połowy członków zespołu już nie ma. No właśnie do tego chciałem nawiązać też dzisiaj w rozmowie, ale na początek taka sentencja, no bo z tego cienia się odbiliście i tak naprawdę kiedy ta piosenka była wstawiona, szczerze mówiąc nie wiem, ale mówicie, że rok już gracie, bo niedawno odbyły się wasze pierwsze urodziny w Starym Kinie, 31 maja dokładnie i tak naprawdę no, z tego cienia dosyć duży krok to był jednak, nie? Znaczy ja powiem tak, że przed nami jest jeszcze mega długa droga, żeby się wybić z tego cienia, ale no staramy się i walczymy. To, o ile dobrze pamiętam, ta piosenka chyba była na pierwszym czy drugim koncercie nagrana naszym. A to ja nawet nie pamiętam. Na pewno to było lato, bo na wideo jesteśmy w krótkim rękawku. Tak, też tak. Zaobserwowałem. Dokładnie było tak. Ciepło, tak, i się bardzo i wtedy schładzaliśmy się napojami różnymi. I na basie wtedy jeszcze jest Michał, na tak. Kachonie jest jeszcze Tomek, gościnnie. I nie ma Piotra. A skład, który jest w tym momencie, się skrystalizował już w ale sierpniu, wrześniu. Dobrze. Więc to musiało być jakoś lipiec, czerwiec. No tak, lipiec pewnie. Pewnie tak, no. Coś takiego. To dlaczego taka data, akurat 31 maja na wasze urodziny? Urodziny to w ogóle powinny być w weekend majowy, bo zespół tak naprawdę to powstał w weekend majowy. Po tym, jak się spotkaliśmy z Pawłem i z Michałem w antykwariacie Mały Książek za bramką 9. Lokowanie produktu. Tak jest. I stwierdziliśmy, że każdy coś tam chce robić muzycznego. Ja śpiewałem, Michał grał, a Paweł chwycił za ukulele i nagle też zaczął sobie tu coś wygrywać i grać, no czyli, że umiał. No i stwierdziliśmy, że założymy zespół. No a czemu nie? Skoro nas to kręci i chcemy z tego żyć, to trzeba było wykonać ten pierwszy krok. I założyliśmy ten zespół. Zagraliśmy najpierw koncert w Mrowisku, który się super ekstra przyjął i stwierdziliśmy, no panowie, to jest jednak nasza droga. No i tak to się zaczęło. No a potem z koncertu na koncert zaczęliśmy się bardziej docierać. Zaczęło się rodzić więcej utworów. I skład się powiększył, się uzupełnił o Grzesia i o Kubę. No i jakoś poszło. No i w końcu doszło do tego, że zrobiliśmy urodziny, a że termin nam tak ładnie się wpasował, że to był 31 maja w tym roku. I też musieliśmy czekać jeszcze na to, żeby wydać epkę. Bo to jednak tak, też to było ważne. Ściśle związane z tym, kiedy otrzymamy już gotowe płyty. A że to trochę się ciągnęło, także też ten termin no, nam idealnie przypasował, mimo że to było parę tygodni po faktycznym roku, po faktycznych urodzinach, ale myślę, że termin był okej. No całkiem ciekawy, dokładnie dzień przed dniem dziecka, jakby tak powiedzieć. Ja już też miałem okazję z wami grać, zresztą na tym koncercie. Mieliśmy wspaniały support, tak. Zagrał z nami Cat. Otóż to też lokowanie. Ale chciałem też powiedzieć, że byłem tam obecny i mówiłem tam o tym, jak ja was poznałem, czyli będąc w pracy, jeżdżąc samochodem, tam akurat z jakąś ogromną reklamą. No, no i tam przy tym antykwariacie i przykuliście uwagę też. Wiem, że Paweł, grasz trochę na trąbce ostatnio też. Tak, ostatnio coraz więcej. Przez długi czas to sobie zarzuciłem, gdyż Piotr, który gra z nami, jest genialnym trębaczem. Po prostu aż mi było wstyd. Ale teraz powoli do tego wracam i myślę, że trąbek, harmonii, jakichś takich dętych będzie więcej i będzie ta muzyka jeszcze ciekawsza.
Zaskoczyliście mnie bardzo dużą dozą różnych instrumentów, gitary elektrycznej, też różnych gości, bo jest tutaj z nami Grzegorz, czyli basista zespołu. Który się nie odzywał. No bo to basista, no jak, ale na koncercie stwierdziłeś, że basiści też czasami umieją mówić. Coś tam jednak czasami mówią. I grał tam twój tata, tak jak dobrze zrozumiałem? Tak, to był mój tata. Bas, na którym gram, też jest mojego taty. Więc zbieram się powoli do kupna własnego sprzętu, żeby nie nadużywać tutaj cierpliwości taty. To tak rodzinnie. Nie, no naprawdę bardzo ciekawie to było zorganizowane. Były nagrody, także musicie chodzić często na koncerty chłopaków tutaj, bo nawet tort na końcu wjechał. To koniecznie prawda, zapraszamy na koncerty. A tort w ogóle był niezamierzony i był niespodzianką od fanów, tak. Bo się okazało, że tort zrzucili się fani i byliśmy naprawdę mega zaskoczeni, bo jednak jakiś scenariusz ułożyliśmy, co po kolei ma być, a tu nagle wjeżdża ciacho i weź to ogarnij. Świetna sprawa. To był dobry. Była niesamowita niespodzianka, a jeszcze lepsza niespodzianka była następnego dnia po torcie. Ale nie będziemy rozwijać tej myśli. Czy chyba to był kac? Nie. Bo coś... Dobra, nie będziemy zdradzać tej informacji. No to może posłuchamy sobie teraz kolejnego utworu chłopaków pod tytułem Święty Jerzy. Sznury? Sznury. Święty Jerzy. Sznury. 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 W takim razie tak. Sznury. Szampana łyk. Wchodzi do wieży, nikt mu nie wierzy, czasem chce, aby znikł. Nie gra już w karty, los jest uparty, z niego znów śmieje się. Bierze garść soli, głowa go boli, spać dziś nie będzie, nie. Jest. I nikt
Jesteśmy z powrotem dzisiaj, Mikus Adamczewski, wraz ze mną miła starsza pani. Tomy! Mam tutaj w rękach jeszcze gorący egzemplarz waszej debiutanckiej epki niedawno wydanej. 5 parujących jeszcze utworów. Jak chcecie się dowiedzieć jakie, to myślę, że niedługo będziecie mogli, bo będziemy mieli dla was konkurs związany właśnie z tą płytą. Będzie można ją zgarnąć, a także kilka innych gadżetów. A teraz może byście mogli nam opowiedzieć trochę, a może Grzegorz nam coś opowie. Grzegorz lubi opowiadać. Tak, bardzo. Jak to się stało, że ta płyta powstała? No jak to się stało, że ta płyta powstała, dokładnie? Stało się to w ten sposób, że my zbieraliśmy się tak naprawdę do nagrywania czegokolwiek, ja wiem, od listopada, jakoś tak. No i tak średnio nam to wychodziło, jakoś próbowaliśmy to robić na własną rękę, gdzieś tam w różnych miejscach. No i w końcu przyszedł taki dzień, że Weronika, moja dziewczyna, stwierdziła: tutaj masz numer, dzwoń, studio, nagrywacie i koniec. No i tak się stało, że w styczniu chyba jakoś tak zaczęliśmy nagrywać. Skończyliśmy nagrania, mastering i tak dalej w marcu. No i tak powstała właśnie ta płyta, która wyszła pod koniec maja. Weronika to też wasza menadżerka, jak tak, rozumiem. Nasza, tak, nasza cudowna menadżerka. Najlepsza. Najwspanialsza. I jeszcze jakieś przymiotniki. W każdym razie, no bardzo dużo was teraz na poznańskiej, ale nie tylko poznańskiej scenie, bo tak zauważyłem, no co chwilę coś się pojawia, że tak naprawdę jesteście w tych rozjazdach i was słychać o was i słychać was. I gdzie na przykład byliście? Byliśmy już w Jarocinie, w Warszawie, we Wrocławiu, w Lesznie, w Gdyni, w Sopocie, w Słupsku zagraliśmy na Juwenaliach i tam fajna zbitka powstała, bo zajechaliśmy i wysiadamy z auta, no i dzień dobry, my tu mamy zagrać, zespół Miła Starsza Pani, a to wy, bo my myśleliśmy, że to studenci z uczelni trzeciego wieku. I my myśleliśmy, że to jakieś stare babcie naprawdę przyjadą. No a to się okazało, że to 5 jurnych młodych chłopaków, którzy zawojowali sceną w Słupsku. To będzie podpowiedź do jednego konkursu, że jednak że to nie to, że to nie o to chodzi. Aha, no jeszcze chciałbym też was zapytać, bo tutaj jest świetna grafika się pojawiła na początku na plakacie reklamującym wasze urodziny, a teraz także na okładce płyty widzę. Znaczy tak, to jest tak naprawdę dzieło, znaczy płyta sama, to jest dzieło Ewy, naszej znajomej, tak? Dobrze, tak, mówię? Tak, dobrze mówię? Jak będę coś źle mówił, to proszę tutaj mnie poprawiać. Natomiast samo logo, to pierwotne logo, które niedługo i tak troszkę się zmieni, to zrobił Miłosz Kręt, który... skąd on jest? Wygrał w konkursie. Tak, wygrał w konkursie, potem nasi fani zdecydowali, że to logo im się najbardziej podoba. No bo to też jest fajna historia, tak, że chcieliśmy mieć już swoje logo, ale każdy z nas miał inne typy i każdy coś tam skądś tam zmajstrował logo, które chcieliśmy opatentować. A że nie mogliśmy się dogadać, to stwierdziliśmy, niech lud wybierze. Co my będziemy się tutaj siedzieć i bić? Niech lud wybierze i wrzuciliśmy na fejsa. I lud wybrał. I lud wybrał. I taki nasz los. Stało się. Tak. Nie mamy nic do powiedzenia w tej kwestii, ale teraz to logo zmienimy troszkę. No, sprytne rozwiązanie, ale teraz zmienicie, to kolejny konkurs będzie, czy? Nie, nie, właśnie z racji tego, że wymyśliliśmy sobie taką grafikę, no, znaczy nie wiem jak to powiedzieć, tak? Nie wiem czy to jest, jak to nazwać? Miła Starsza Pani. Tak, Miła Starsza Pani też przypomina troszeczkę taką, kiedyś były takie babki do składania. Matrioszki, tak. Było już wiele porównań. Tak, to wiele rzeczy to jest. Poprzestańmy na matrioszkach, żeby nie było innych różnych urządzeń. Myśmy stwierdzili któregoś dnia, że matrioszka będzie fajnie wyglądała, kiedy będzie miała słuchawki na uszach. I tak też zrobiliśmy, znaczy Ewa tak zrobiła. I to nam się tak bardzo spodobało, że trafiło to logo już na koszulkę. No i będzie z nami pewnie na dłużej. Koszulkę, którą zresztą będzie można oczywiście wygrać, ale faktycznie dokładnie na okładce słuchawek jeszcze nie ma, ale już ma z tyłu po przesłuchaniu. Także tak. Może za chwileczkę zapowiemy. Co dalej? Co dalej? Coś jeszcze po słuchawkach, coś jej tak? dołożymy, tak. Tak. No ja myślę, że to za kilka lat to jeszcze się zmieści perkusja, jakieś ukulele, no myślę, że wszystkie instrumenty bas. Koniecznie, koniecznie. Tak.
To może być ciekawe. Możliwe. A słuchajcie, bo jest taki zespół, który z Krakowa pochodzi, Strike Jacket, i oni zrobili konkurs na wytatuowanie swojego loga dla odważnych i w nagrodę jest dożywotni wstęp na koncert. Może na ich koncerty może też byście pomyśleli o czymś takim, bo to by się sprzedało, ja myślę. Zróbmy taki konkurs. To sobie wytatuuje, dostanie koszulkę. Koszulkę. Żeby móc to zakryć. Dożywotnie. Koszulkę na dokumenty chyba. No, ale zawsze. No coś wymyślimy. Ja myślę, że dożywotni darmowy wstęp byłby dosyć mało zachęcający z tej racji, że jak na razie gramy większość koncertów, które są wejście for free, nie? Ale jak na razie. Ale jak na razie, to dobrze zaznaczyłeś. Tak, to się nie zmieni. Tak, absolutnie. No właśnie, plany sięgają daleko, także a tatuaż można mieć już teraz. Oczywiście, polecamy. Możemy dostępić. Tak, mamy tatuaże, nie wszyscy, ale... Także, no tak, dobra, okej. Okay. Koniec. Proponuję w takim razie zapoznanie się z kolejnym kawałkiem, ale jeszcze trzeba też dodać, że tutaj chłopaki zakrólowali na liście PKP i z jednym i z drugim utworem. Jeden już mieliśmy okazję słyszeć. Tak. Mieliśmy okazję Miła Starsza jako Pani pierwszy. Zadebiutowała na pierwszym miejscu PKP i się utrzymywała chwilkę. Tak. A Święty Jerzy, o którym mowa, zadebiutował na drugim miejscu w tym samym notowaniu, co na pierwszym miejscu Miła Starsza Pani z utworem Miła Starsza Pani. Dokładnie tak było. Pewnie będzie go można posłuchać nawet za chwilę. Święty Jerzy, tak jest. Odwracasz wzrok, czy tak trudno podać swoją dłoń? Tyle barier, utrudnień, łatwo odejść w swoją stronę, prosto mówić, nie mój los. A co jeśli? Co jeśli pomocy potrzebowałbyś sam? Bo nieważne skąd pochodzi, czy bogaty, czy ubogi, kruszyć mury nadszedł czas, bo wszystko od nas zależy. Nieważne w co kto wierzy, Allah, Budda, Święty Jerzy, wolność w sobie mam, nie zamykam jej. Nie, nie, nie. Święty Jerzy, wolność w sobie
mam. I nieważne biały, czarny, szary, żółty czy różowy, wolność w sobie mam. I nieważne kto z kim, kiedy, jak, gdzie, teraz, czy też wtedy, wolność, wolność. Witamy po przerwie, to znowu my, nic się tutaj nie zmieniło. Miła starsza pani... Ja założyłem słuchawki odwrotnie. Ale miła starsza pani nadal ma słuchawki na głowie. Tak. Może chcielibyście zaprosić na jakiś zbliżający się event w waszym wykonaniu? Oczywiście, że tak. W najbliższym czasie będziemy grali kilka koncertów. I najbliższy koncert mamy niedaleko Radia Meteor, gdyż na Morasku, moi drodzy. Tak, będziemy występowali w ramach akcji Wystrzelaj się z kontrą. To nie to chodzi o... Aha, nie to. No, a, bo to drugie. To drugie, to nie te strzały. A to tego nie było. W każdym razie chodzi o wystrzał inny. Tak, więc co chciałem powiedzieć? Będziemy gdzieś nad ranem tutaj studentów, którzy będą szli na egzaminy, próbowali zachęcić do tego, żeby troszkę wyluzowali i się nie przejmowali niczym. Następnie tego samego dnia wieczorem, czyli to będzie 16. Zagramy koncert charytatywny na kontenerach, gdzie będziemy zbierali pieniądze na wakacje dla dzieci z domu dziecka z Inowrocławia. Chyba z Inowrocławia. Tak, mam nadzieję, że z Inowrocławia, chyba że się pomyliłem. I kiedy? Co gramy dalej? 19 gramy w Stajence Pegaza. To będzie taki koncert plenerowy. A 20 gramy koncert w Piwnej Stopie. I na wszystkie imprezy serdecznie zapraszamy. Czyli najbliższa 16 czerwca. Tak. Jakby ktoś nie zdążył, to może nadrobić oczywiście, ale zapraszamy na wszystkie, bo tej pozytywnej energii, którą chłopaki przekazują na swoich koncertach, to nigdy nie jest za mało, tak na dobrą sprawę. A jeszcze oprócz tego będziecie mogli ich posłuchać w wydaniu zarejestrowanym na krążku ich, który nazywa się Miła Starsza Pani, jak sądzę. Bo jest tylko jeden tytuł o nazwa. Tak, sprytnie, bardzo sprytnie. I będzie konkurs. I na płycie pod tytułem Miła Starsza Pani. Miła Starsza Pani wykonuje piosenkę zespołu Miłej Starszej Pani o pod tytułem Miła Starsza Pani. Ukradłeś mi tekst. Dziękuję. Nie bawię. Proszę, konkurs. Będziesz musiał go zastrzec sobie, tak. Myślę, bo już powoli. No, nasi drodzy słuchacze, my zatem tu mamy mały konkurs, jeden z dwóch. Otóż... I płytę można wygrać, i torbę razem z logo Miłej Starszej Pani, ale jest małe zadanie do wykonania. Czy ktoś wie, skąd wzięła się w ogóle nazwa zespołu Miła Starsza Pani? A dodam, że nazwa nosi nazwę Miła Starsza Pani. I ten, kto wie, może wygrać torbę i płytę, więc zapraszamy, zachęcamy. Tylko nie dajcie się zmylić, pamiętajcie, że to 5 jurnych chłopaków jest w tym zespole, jak wcześniej tak powiedzieli. Młodych. Tak, młodych. Nie z domu starości. Nie. Jeszcze dużo przed nimi. Oj tak. A drugi konkurs będzie pochodził ode mnie. Na początku pozwoliłem sobie zacytować tekst z jednej z pierwszych piosenek. Wydaje mi się, że nawet podałem tytuł. Ale jeżeli go nie podałem, to bardzo dobrze, bo zadanie będzie trudniejsze. Powtórzę cytat i zadaniem waszym będzie odgadnięcie, jaki to utwór. Za chwilę powiem, jak sobie będziemy radzić z odpowiedziami na te wszystkie bardzo trudne pytania. Ale najpierw cytat. Warto czasem zrobić krok, by z cienia odbić się. Podpowiedź jest taka, że no tam na YouTubie, jak poszukacie, to można znaleźć i ten utwór, i wiele, wiele innych ciekawych, a także z koncertu sobie pooglądać, jak chłopaki podają na żywo, chociaż oczywiście najlepiej sprawdzić jest samemu. Także dokładnie tak to wygląda i można wygrać, przypominam jeszcze raz, płytę oraz torbę, a w moim konkursie koszulkę Miłej Starszej Pani. Z logo Miłej Starszej Pani. Na którym napisane jest Miła Starsza Pani. Śmigajcie w internecie. A odpowiedzi prosiłbym przesyłać na maila Mikolaj, bo EU niestety nie ma, @adamczewski@adu.pl.
amu.edu.pl, czyli jeszcze raz mikolaj.adamczewski@amu.edu.pl i macie czas do środy 24 czerwca, bo wtedy najprawdopodobniej będę miał tutaj swoją kolejną audycję i na antenie ogłoszę zwycięzców, także zapraszamy, bo nagrody są naprawdę, naprawdę ciekawe. Chciałbym wam bardzo serdecznie za spotkanie, chłopaki, podziękować. Cieszę się, że przyszliście. Mam nadzieję, że słuchacze, jestem pewien, że słuchacze też. Dzięki. Jakieś słowa miłe na koniec, bo wy tak nietypowo działacie. To ja myślę, że macie na pewno jakiś złotą radę. Może na sam koniec? Tak, może złotą radę. Czego ja? Złotą radę. Nie golcie wąsa i nóg, to zostaniecie miłą starszą panią. Dokładnie tak, i to był właśnie zespół Miła Starsza Pani. A teraz na zakończenie od nich utwór pod tytułem... Co tam jeszcze jest? Azyl. Azyl. Schowamy się teraz głęboko. Do widzenia. Do usłyszenia. Dzięki, cześć. Możesz mnie szukać, ja i tak będę dalej, bo mnie już nie ma dla ciebie, tak samo jak ciebie, ciebie nie ma dla mnie. Tutaj mnie nie znajdziesz, nie wiesz gdzie to jest. Tutaj mnie nie znajdziesz, nie wiesz gdzie to jest. To mój azyl, gdzie w bram bronię sam. Tutaj mnie nie znajdziesz, nie wiesz gdzie to jest. Rapa para ta ta ta. Tutaj mnie nie znajdziesz, nie wiesz gdzie to jest. Przekombinowałem.